Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jak to się stało, że Amerykę opanowali komuniści w roku 2020? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No 2020 rok. W 1950 roku był taki polityk, senator McCarthy. McCarthy, no w Polsce on jest znany z tego, że nazywają to polowanie na czarownicę, że ścigał komunistów. No ścigał komunistów w 1950 roku na jednym ze spotkań w zachodniej Virginii. Powiedział, że ma listę 205 komunistów pracujących dla Departamentu Stanu. No i było przypuszczalnie wtedy 205 komunistów. Zaczęły być przesłuchania kongresowe i tak dalej, i tak dalej. Mówią, że nawet do 10 tysięcy ludzi, komunistów straciło pracę. Około 200 spędziło czas trochę w więzieniu. No i to była poważna sprawa. Komuniści zaczynali działać w Ameryce, no ale to jakoś powstrzymało. Ta walka z komunizmem zaczęła się od 1938 roku, kiedy to było przestępstwo, jeżeli jakaś partia proponowała, czy chciała obalić rząd amerykański, no to było przestępstwo. No i to było już aktywne od 1940 roku. 11 komunistów było skazanych w Ameryce, komunistów partii, członków partii komunistycznej USA i byli skazani w 1949 roku. No to jeszcze było, zanim się McCarthy za to wziął. No przypuszczalnie pamiętacie Juliusz Rosenberg, szpiedzy, którzy tam sprzedawali tajemnice atomowe z Manhattan Project. No ale właśnie to wszędzie dużo było komunistów. Manhattan Project, ten projekt bomby atomowej w Departamencie Stanu, w Departamencie Skarbu, w Ministerstwie Służby Strategicznej i tak dalej, i tak dalej. W 1944 roku, czyli jeszcze w czasie wojny, liczba członków partii komunistycznej to była 80 tysięcy. No to w miarę sporo, tak? No ale to był 1944 rok. Powstanie warszawskie, Berlin jeszcze niezdobyty, Rosja to była aliantem, sojusznikiem Ameryki. No i w 1950 no to było około 35-40 tysięcy. No ale później z tego McCarthy'ego zrobili wariata. Powiedzieli, że ściga nie wiadomo kogo, że Hollywood jest całe niewinne, że uniwersytety są niewinne, że w prasie, w telewizji nie ma komunistów, że nigdzie nie ma komunistów. No i teraz widać, co się dzieje. Miasta w 2020 roku, no to miasta zaczęły się, to są w zasadzie takie jak koledże, uniwersytety 30-40 lat temu. Tak jak kiedyś koledże, uniwersytety, to teraz wielkie miasta. Nowy Jork, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Boston. To one są wszystkie prowadzone przez burmistrzów, przez prezydentów lewackich demokratów, socjalistów. No i były wszystkie te miasta prowadzone od lat. I tam jest smród, brud i ubóstwo. Tam są pieniądze zbierane z całego stanu, no ale tam jest budżetówka, politycy, urzędnicy, no i ludzie, którzy żyją z tego. Z miast pouciekali biali, zostali tam z reguły czarni. Biali zaczęli uciekać już na przedmieścia w latach 60-tych, 70-tych. I miasto należy do białych urzędników i polityków i czarnych mieszkańców. Większość miast tak mniej więcej ma. No, dużo też emigrantów mieszka w miastach, no bo tam są apartamenty, są więcej jest ludzi na kilometr kwadratowy, także jest trochę taniej, na przedmieściach wiadomo jest zawsze drożej. No i tak jak kiedyś ci postępowi lewacy patrzyli, jak lewactwo spala ich kampusy, no to teraz politycy, burmistrzowie patrzą, jak anarchia
w zasadzie no zabiera miasto, spala miasto, kradnie miasto i patrzą się właśnie burmistrzowie na cały ten, no na wojnę. Można powiedzieć, że to jest wojna i patrzą się na spalanie różnych dzielnicowych komend policyjnych. No ale co będzie następne? No następne to będzie na pewno ratusz. No i kretyni w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy. Wielu z tych dzisiejszych anarchistów, no to zostali wykształceni na uniwersytetach, no i wypełnieni tą nienawiścią, wypełnieni nienawiścią przeciwko policji, wypełnieni nienawiścią przeciwko własnemu krajowi, przeciwko Ameryce. To oni byli uczeni właśnie przez tych postępowych, lewackich profesorków, radykalnych profesorków, którzy partycypowali w tych wszelkich zamieszkach w latach 1970. To były też ciężkie zamieszki, to były czasy, kiedy była Ameryka pomagała południowemu Wietnamowi przeciwstawić się komunistycznemu północnemu Wietnamowi, także najpierw to tam jeździli doradcy, no później jeździli żołnierze, no ale w Ameryce na tych koledżach oni byli, nie musieli iść do wojska, jak byli, jak się uczyli, no to dostawali takie przesunięcie, także do wojska w Wietnamie no to trafiali ludzie po 12 latach szkoły, no i jak wracali z tej wojny, no to byli opluwani przez tych studentów, wyzywani, polewani farbą i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ci studenci po prostu komunistyczni nienawidzili, że Ameryka pomaga konserwatywnemu południowemu Wietnamowi przeciwko komunistycznym najeździe z północy na południe. To była wielka sprawa, no ale komuniści amerykańscy, studenci rozwalali Amerykę właśnie w tym czasie od środka. Była taka sytuacja Kent State University, czyli stanowy uniwersytet Kent, to jest w Ohio. Tam były najróżniejsze zamachy, podpalenia i tak dalej, rozruby. No i wysłano tam Gwardię Narodową. Gwardia Narodowa to się nazywa Narodowa, ale w zasadzie to jest Gwardia Narodowa pod przywództwem czy pod dyrekcją, pod dowództwem można powiedzieć Stanów. Stany to nie jest na poziomie, wojsko jest na poziomie federalnym, a Gwardia Narodowa to jest zorganizowana w każdym z tych Stanów. No i poszła ta Gwardia Narodowa, tam zostali sprowokowani, coś źle zareagowali, nie byli przyszykowani do tego, jak reagować na takie zamieszki, kiedy właśnie obywatele coś tam robią, no i zastrzelili 3-4 protestujących, bo były te protesty, że Ameryka zaczęła włączać Kambodżę. Kambodża no to była opanowana przez też Wietnamczyków, tam najechali tą Kambodżę, no i zrobili z tych Kambodżańczyków w sumie komunistyczny kraj, kazali im pracować dla komunistów, no i Ameryka się w to włączyła, no i amerykańscy studenci komuniści protestowali przeciwko temu, że Ameryka chciała wykurzyć Wietkong, że chciała wykurzyć wietnamską armię z Kambodży. No i zabicie tych 4 studentów spowodowało potężną eksplozję na kampusach, na uniwersytetach, na koledżach w poprzek całej Ameryki, od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Te wszystkie szabry, wszelakie zamieszki, rozruchy i tak dalej, i tak dalej. No to one wyglądają w sumie bardzo blado na tym, co się stało teraz ostatnio, kiedy George Floyd, ten zawodowy bandzior, który chciał dać $20 fałszywych Hindusowi i przez 9 minut nie poddawał się, no i umarł, bo był pod wpływem amfetaminy i fentatylu. No to te szpalanie właśnie to teraz jest 10 razy więcej. No i po tych 4 studentach, którzy zginęli w tym z Kent State,
to te demonstracje zaczęły się nasilać jeszcze więcej przeciwko wojnie w Wietnamie. No i co się stało? No i uniwersytety zaczęły przyjmować tych anarchistów, zaczęły przyjmować tych wściekłych lewaków jako profesorów, jako nauczycieli, jako administratorów. Cała ta komunistyczna, lewacka banda, która nienawidziła Ameryki, zaczęła nauczać nowe dwa pokolenia, trzy pokolenia, żeby nienawidzić Ameryki. No i oni, ci nauczycieli, przynieśli ze sobą ten wściek, tą nienawiść i studenci się tak nauczyli. Uczyli i wyuczyli. I teraz ta lewacka propaganda wykrzywia kompletnie tą historię amerykańską. No i teraz radykalizm to jest norma. To jest norma po prostu na koledżach, uniwersytetach w Ameryce. Jakaś taka zdrowa polityczna debata została wyeliminowana. Nie ma czegoś takiego jak dialog. Jest tylko monolog i wyzywanie przeciwnika od faszystów. Ludzie nie potrafią. Komuniści nie chcą rozmawiać. Konserwatywni profesorowie zostali wyrugowani kompletnie, nie tylko na państwowych uniwersytetach, na stanowych uniwersytetach, ale i na prywatnych uniwersytetach. Jest kanclowanie wszystkiego, co nie jest po myśli marksistowskiej. No i teraz wszyscy, kiedy te koledże są zamknięte i nie ma nauki, no to cała ta energia to poszła, cały ten ruch podłączył się do tego Black Lives Matter, no i wszyscy ci anarchiści, no to krzyczą nieustannie o systematycznym rasizmie, no i o brutalności policji, no i chcą rozwalać statuły, rzeźby, posągi, mauzolea. Podpalają również i w kościołach. Podpalają Jezusa, podpalają Maryję. Cokolwiek można, to podpalają. No bandycki, morderczy, ten cały system, podpalacze, szabrownicy i tak dalej. Częściowo też użyli ten Black Lives Matter do swoich własnych celów. No i jest kompletny chaos, kompletne rozwalenie, szczególnie tych dzielnic i tych miejsc, gdzie mieszka bardzo dużo tych mniejszości narodowych. To nie bardzo im to pomaga. Tam już przez długie lata nikt nie zacznie otwierać sklepów, bo przede wszystkim boi się, że będą spaleni, a poza tym ubezpieczalnie nie będą ubezpieczały tych biznesów. Także oni się sami załatwili. Po prostu niektóre miejsca zostały zamienione w jakieś afrykańskie miejsca. No i najgorsze jest to, że jednak te środki masowego przekazu, radio, telewizja, no to jest kompletnie tak z lewactwem, no i nie pokazuje tych dramatycznych zniszczeń, które zostały zrobione i to, co czeka te dzielnice. Co jest zastanawiające i po prostu nieprawdopodobne, to jest to, że politycy, skorumpowani politycy, postępowi socjalistyczni politycy, to oni idą z całym tym pieprzeniem zgadzają się z tym antypolicyjnym podejściem i z tymi wymaganiami, żeby zreformować policję albo zabrać fundusze. No a teraz we wszystkich miastach, po prostu Chicago, Detroit, we wszystkich miastach Atlanta, tych morderstw jest coraz więcej. To po prostu tak są rozbestwieni, no ale komuniści nic o tym nie mówią. Nie mówią, oni po prostu nie potrafią przyznać się do winy. Politycy, którzy prowadzą te wszystkie miasta, rządzą tymi miastami, są skłonni obwiniać wszystkich, tyle tylko nie siebie, a szczególnie za te morderstwa, no i te zniszczenia są nieprawdopodobne. Po dziesiątkach lat propagowania tej postępowej lewackiej polityki, to jest straszna. Ta lewacka propaganda i ten radykalizm to już jest norma na uniwersytetach, norma na koledżach,
miastach, no i w tych wszystkich miastach, które zostały opanowane przez lewaków. Oni nawet się utożsamiają z tymi ludźmi, którzy podpalają. Część tych burmistrzów to powiedzieli, że no oni muszą się wyszumieć, albo mówią, no miasto na przykład, ci ludzie zasługiwali na to. Także jeżeli polityk i urzędnik, który mówi, tego rodzaju zachowanie nie jest naganne, to jest nieprawdopodobne. No i oni są wybierani. Czy można oskarżać te koledzy za tą ignorancję historii Ameryki? No w sumie tak, bo ci profesorowie i nauczyciele nie znają tej historii Ameryki. Historia Ameryki przez ostatnie 40 lat, no to była nauczana z punktu widzenia komunistycznego, czyli nienawiść do kapitalizmu, nienawiść do osiągnięć, nienawiść do wszystkiego, co 200 lat, 250 lat Ameryka tworzyła. No i dlatego ci demonstratorzy to tak byli, tacy są ignorantami, że oni spalili, zniszczyli jeden z pomników czarnego polityka. On był kiedyś, sam był niewolnikiem, Frederick Douglass, no pisał, był politykiem, był byłym niewolnikiem, no wyzwolił się i dużo zrobił dla tego, żeby zlikwidować niewolnictwo. To było w Rochester w Nowym Jorku. Tak samo prezydent Ulysses Grant w San Francisco. To Ulysses Grant, no to był generałem północy, który w zasadzie po tym, jak południowe Stany się odłączyły, bo powiedziały, że nie chcą mieć wspólnego nic z północą, były Stany Zjednoczone, a później były Stany rozłączone. No to północ powiedziała, nie da rady się rozłączyć, no i najechała na południu. Na południe nie było przemysłu, tam, że nie mieli broni, nie mieli nawet tych prochowych, czarnoprochowych rewolwerów. Część to starali się samemu robić, część importowali z Europy i tak dalej, ale południe to było rolnicze. To była bawełna, to był tytoń, to były ręce do pracy. To były ręce do pracy białych, jak ich murzynów. No ale murzynów można było tam kupić i sprzedać. To była część całego tego systemu. Na północ była zimna, także klimat nie za bardzo przychylny ludziom z Afryki. No i tam nie potrzebowali dużo rąk do pracy. Tam było bardziej przemysłowo. Tam było mniej tego rolnictwa. No ale Ulysses Grant przyjechał, spacyfikował południe. W 1962 roku zaczęła się ta wojna. Spacyfikował południe, później zaczął się ten czas rekonstrukcji. Starali się odbudować Amerykę. No i on dużo więcej zrobił dla tych niewolników i dla zniszczenia niewolnictwa, a mimo wszystko spalili go, zniszczyli. Po prostu debile nie rozumieją historii, nie są nauczeni historii. No i im w ogóle nawet nie zastanawiają się nad historią. Oni po prostu chcą zniszczyć. Oni chcą zniszczyć, żeby od zera można było wsadzić swoją historię. Tak jak w Rosji w encyklopediach znikały całe postacie z fotografii, no to w Ameryce właśnie coś takiego nadchodzi. Książki są zabraniane, telewizja jest wycinana, filmy są wycinane, totalna po prostu zmiana historii wszystkiego. Pomniki są przemalowywane. 1984 Orwella, to jest to, co można powiedzieć, się zaczyna. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.